Cześć, nazywam się Natalia Tatarczuk i jestem z kadry szkoleniowej Car Group. Dzisiaj pociągnę wątek wypalenia zawodowego i powiem Ci, w jaki sposób praca zdalna może wpłynąć na wypalenie zawodowe. Oczywiście praca zdalna ma zarówno te pozytywne, jak i negatywne aspekty. To nigdy nie jest tak, że coś jest dobre, coś jest złe, coś jest czarne, coś jest białe. Często ta granica gdzieś po środku się znajduje. I w tym wypadku też tak jest. Bo jeżeli chodzi o te pozytywne aspekty w pracy zdalnej, to na pewno warto tutaj powiedzieć na samym wstępie, jako pierwsza rzecz, elastyczność. O co chodzi? Przede wszystkim możemy pracować z każdego miejsca. Możemy pójść do kawiarni, możemy pracować w domu, gdziekolwiek chcemy, jakkolwiek lubimy. I te godziny możemy też bardziej dostosować do siebie. Czyli jeżeli pracujemy w domu, możemy sobie zrobić pauzę, na chwilę pójść na kawę, herbatę, zrobić sobie coś do jedzenia, gdzie normalnie w biurze mamy ustalony pewien styl, do którego musimy się dopasować. Kiedy pracujemy sami, zdalnie, ten styl jest ustalany przez nas. Kolejnym elementem jest dojazd. I oczywiście też nierzadko stres z tym związany, kiedy mam jakieś korki, a spieszymy się na spotkanie. Naturalnie zmniejszają się też koszty, więc dzięki temu możemy zaoszczędzić. Trzecim aspektem, który też jest bardzo ważny i którym warto tutaj wspomnieć, to jest owa autonomia. Wtedy jesteśmy bardziej niezależni. Nikt nie podchodzi do nas, nie kontroluje, czy to, co robimy, jest właściwe. Sami weryfikujemy, ustalamy, czy dane zadanie, które wykonujemy, jest właściwie robione. I oczywiście, wiadomo, często jest tak, że ktoś musi później to sprawdzić, ale nie mamy tej poczucia takiej presji, tego, że ktoś gdzieś jest blisko i może nas skontrolować. Tutaj możemy czuć się w pełni wygodnie i w pełni niezależnie, co dla wielu ludzi jest na plus. Natomiast tak jak plusy, są też minusy, samo życie. Jakie więc minusy ma tutaj praca zdalna? Pierwszym takim, moim zdaniem, podstawowym elementem to izolacja społeczna. Czas pandemii zresztą, jeżeli pamiętacie, zweryfikował, jak ważne są dla nas relacje, że my jako ludzie jesteśmy istotami społecznymi. Potrzebujemy innych ludzi do tego, żeby czuć się lepiej. Ta energia, kiedy się widzimy face to face z drugą osobą. Wielu ludziom, przede wszystkim introwertykom, pomaga to doładować się psychicznie, wzmocnić. Natomiast moment, w którym jesteśmy zamknięci w niejako w czterech ścianach, powoduje, że czujemy się samotni, że czegoś gdzieś nam brakuje. A więc to jest ten minus dla wielu ludzi, że jesteśmy zamknięci, wyobcowani, brakuje nam ludzi, nawet w biurze, kolegów, koleżanki. Inny element dotyczy życia zawodowego i osobistego, a raczej granic, które w tym wypadku mogą się zacierać. Czyli jeżeli pracujemy w domu i nie mamy oddzielonego pokoju, ale jesteśmy, nie wiem, w salonie, gdzieś w kuchni, w jakimś innym pokoiku, gdzie toczy się normalne życie codzienne, niestety ta granica jest w tym wypadku zatarta, ponieważ jest automatycznie połączona z życiem osobistym, a te dwa światy powinny być oddzielne. Nasz mózg ma tak zwane kotwice, tak się to w psychologii nazywa, czyli pewne skojarzenia. Warto jest mieć swój własny gabinet, dlatego też biura są w jakiś sposób dobrym rozwiązaniem, ponieważ jest to miejsce, gdzie wiemy, ono dotyczy pracy. Wychodzę, zamykam drzwi i mam swoje życie osobiste. Mam partnera, mam dzieci. A więc trzymanie się osobno dwóch światów swojego życia, zawodowego i osobistego. Niestety w tym wypadku, kiedy pracujemy zdalnie, może tutaj być dla wielu ludzi to problemem. Idąc dalej, obciążenie, czyli
kiedy mamy brak wyraźnych godzin pracy, może to doprowadzić do wydłużonego czasu pracy w środowisku domowym, który niejako przeszkadza nam wykonywać obowiązki zawodowe, bo jesteśmy bardziej rozpraszani. I to też doprowadza do tego, że są większe problemy w ustaleniu priorytetu pewnych zadań, które mamy wykonywać. Ostatni element, o którym chcę Ci powiedzieć, to jest brak komunikacji, brak wsparcia. Niestety, kiedy pracujemy zdalnie, nie mamy możliwości face to face porozmawiać z naszymi kolegami, z naszym zespołem, jeżeli to jest praca w korporacji. Dlatego warto brać tutaj udział w jakichś meetingach, w jakichś spotkaniach online. Zawsze to w jakiś sposób jest w stanie nam zastąpić. Oczywiście nie w 100%, ale w jakimś tam nawet niewielkim procencie ten kontakt społeczny jest utrzymywany. I niech te kontakty na co dzień też niech będą podtrzymywane, żeby choć troszkę poczuć się jak w miejscu pracy. Brak wsparcia. Chodzi mi tutaj bardziej o taki techniczny element, czyli jeżeli są pewne problemy z programem, z czatem, który każda firma może mieć swój właśnie taki indywidualny, z pewnym systemem, to niestety o ile w firmie mamy informatyka i na pstryk jest to załatwiane, tak kiedy jesteśmy sami pozostawieni sobie, a nie należymy do technicznych ludzi, tak jak przyznam się osobiście ja, wolę zawsze mieć kogoś, kto mi tutaj pomoże w tych sprawach informatycznych, tak niektórzy ludzie po prostu będą mieli z tym większy problem. I teraz możemy przejść do tematu, w jaki sposób uniknąć tego ryzyka wypalenia zawodowego, kiedy pracujemy w domu. Na początku ustal wyraźne granice. Miejsce pracy, a dom. Miejsce pracy. No dobrze, a jeżeli pracuję w domu, znajdź pokój. Wybierz takie miejsce, w którym ciągle w tym konkretnym pokoju, w tym konkretnym miejscu będziesz pracował. Nie pracuj w różnych miejscach. Niech Twój mózg kojarzy Twoje obowiązki z danym miejscem, a Twoje życie codzienne, spędzanie czasu z rodziną, z jeszcze innym. Więc wyznacz sobie daną przestrzeń, pewien teren, w którym będziesz spędzał czas podczas tych godzin, kiedy pracujesz. Ustal też wyraźne godziny pracy. Możesz dać sobie przypomnienie, że o, już minęło tam 8-9 godzin, no to zbliża się to do końca i czas zakończyć ten dzień i skupić się na innych rzeczach. Ważne są też przerwy od pracy. Na obiad, na lunch, przerwy na kawę, na herbatę, dlatego że nie jesteśmy w stanie ciągle być na tym flow, ciągle mieć 100% koncentrację. Tak się nie da, to jest niemożliwe. Więc zawsze co godzinę, co półtorej godziny, nawet zrobić sobie 5-minutową przerwę, żebyśmy mogli złapać oddech, zrelaksować się, co jest właśnie następnym tutaj elementem, czyli ta relaksacja. Relaksacja jest istotnym elementem, dlatego że ona pozwala nam odpocząć, odetchnąć od tego, co takie dzisiaj było ciężkie, męczące, stresujące. Każdego dnia powinniśmy sobie znaleźć 10 minut, pół godziny. Najlepiej by było właśnie do godzinki takiego czasu tylko dla nas. Natomiast jeżeli masz możliwość, że w przerwie między konkretnymi zadaniami w pracy możesz sobie usiąść, poddychać głęboko, porozciągać się. Zrób to. To Ci pomoże. Zadbaj o to zdrowie psychiczne. Priorytety. Tutaj polecam Ci bardzo tak zwaną tablicę Eisenhowera. Ona pozwala ustalić właśnie tą listę zadań, co jest ważne, co jest nieważne, co jest pilne, ale mniej ważne, co jest niepilne, ale też nie do końca ważne, czyli coś, co może poczekać troszeczkę dłużej. Także możesz sobie sprawdzić w internecie, jak ona konkretnie wygląda i każdego dnia zapisz sobie dzisiaj pracę, którą masz do wykonania w konkretnych tabelkach, co zrobić, jak zrobić, od czego zacząć, a co może troszeczkę poczekać. To ułatwi Ci cały harmonogram dnia. Ostatni element, psycholog, czyli to już taki moment, kiedy dotarliśmy do etapu, zaraz mogę mieć to wypalenie zawodowe, nie mam już takiej motywacji, siły, chęci. Pamiętaj, że dzisiaj pomoc
może być udzielana online. Mogą to być jakieś konsultacje. Może to być też rozmowa z naszymi bliskimi. Jeżeli jesteśmy daleko od siebie, no to zostaje nam jednak zdalny kontakt, ale i on jest potrzebny. Nie wstydź się, pamiętaj, że zawsze taka konsultacja może Ci pomóc. Jak widzisz, jest sporo plusów, ale jest też sporo minusów. Natomiast w tym wszystkim jest szansa, aby zorganizować sobie tą pracę zdalną. Te czynniki, które wymieniłam przed chwilą. Pomyśl, czy jeżeli pracujesz zdalnie, czy masz szansę ustalić sobie wszystko, stworzyć taką jedną ramę, której będziesz się trzymał, aby nauczyć się oddzielić swoje życie prywatne od zawodowego. Oba obszary są bardzo istotne, jednak pamiętaj, żeby znaleźć ten balans.